Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj kręcimy film o storczykach po raz kolejny, bo wiele pytań zadajecie, dlaczego storczyki nie kwitną. Dzisiaj dam wam takie patenty, że petarda, storczyki będą kwitły. Zanim wysłuchacie o tych patentach, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i kciuka w górę, jak wam się podoba. Z mojej pracowni przeniosłem się dzisiaj do mojej kuchni, gdzie obstawiłem się storczykami, ponieważ chcę wam właśnie opowiedzieć o tym, co zrobić, żeby te storczyki jeszcze bardziej kwitły. Wielu z was kupuje storczyki na wiosnę, wielu z was też ma storczyki w kuchni, bo kuchnia to jest właśnie jedno z tych pomieszczeń, gdzie te storczyki najlepiej rosną. Dlaczego? Bo mamy dużo większą wilgotność. Często w kuchniach są wystawy takie zachodnie lub wschodnie, nie południowe, bo ludzie nie lubią mieć kuchni na południe, bo za bardzo gorąco, a storczyk nie lubi mieć właśnie tych wystaw południowych. Więc w kuchniach najczęściej na parapetach stoją storczyki, dlatego rzeczona kuchnia. Mówiłem, że dam wam takie patenty na to, żeby storczyki super kwitły. Zanim zacznę o patentach, to oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby o te storczyki odpowiednio zadbać. No i przede wszystkim, storczyk musi mieć okres takiego spoczynku, kiedy musi odpocząć. I najczęściej jest to między listopadem a lutym, takie 2-3 miesiące. Dajmy mu wtedy odpocząć. Jeśli nie kwitnie, to nie róbmy z tego żadnej awantury tym storczykom, tylko poczekajmy. Dajmy im czas na to, żeby odpoczęły, a później zajmijmy się nimi odpowiednio i na pewno będą bardzo, bardzo kwitły. Żadne patenty nie zagwarantują wam kwitnienia storczyków, jeśli o nie odpowiednio nie zadbacie. Mówiłem już w poprzednich filmach o tym, jak podlewać storczyki, jak przesadzać i jak je pielęgnować, ale dzisiaj jeszcze wam o tym opowiem i powtórzę. Przede wszystkim musimy zadbać o odpowiedni stan korzeni, czyli o tą wilgotność tych korzeni, o stan nasycenia wodą korzeni. Storczyki, pamiętajcie, nie lubią bardzo dużej ilości wody, raczej mniej i generalnie podlewamy je raz na 2-3 tygodnie. Oczywiście w zależności od tego, jaką mamy wilgotność w pomieszczeniu, w którym są i czy akurat są w okresie spoczynku, czy nie. W okresie spoczynku, pamiętajcie, dużo mniej. Musimy zadbać o kondycję korzeni i liści, bo to tutaj właśnie jest sukces kwitnienia każdego storczyka. Jeśli nie mamy ładnych liści, to kwiatów również nie będzie. Najpierw pojawiają się liście, a później dopiero pojawiają się kwiaty. Więc tak, najważniejsze, abyśmy odpowiednio podlewali. Są różne sposoby na to, żeby podlewać storczyki. Jedni dają kąpiel storczykom, czyli wkładając je w całości do wody, czyli tą bryłę korzeniową wkładają do wody. Inni przelewają te storczyki co jakiś czas, częściej, ale przelewają. A jeszcze inni, właściwie, zresztą o tym też pisaliście w komentarzach pod jednym z filmów o storczykach, że wy trzymacie w ogóle je w wodzie cały czas. I ja też znam taką osobę, która cały czas trzyma właściwie je, dolną część doniczki trzyma w wodzie i świetne sobie storczyki wtedy radzą. Aby storczyk odpowiednio zakwitł długo i pięknie, musi mieć ten okres spoczynku. 2-3 miesiące w okresie zimy to jest ten właśnie czas, ten odpowiedni czas, żeby storczykom dać odpocząć. Żeby storczyki mniej nawadniać, nie dawać im odżywki i tak naprawdę najlepiej byłoby obniżyć temperaturę nocną w stosunku do temperatury dziennej, czyli w dzień troszeczkę cieplej, zimą w nocy troszeczkę chłodniej. Jeśli stoją na parapecie, pod którym jest na przykład kaloryfer, to starajcie się ten kaloryfer na noc troszeczkę przykręcić i wtedy będzie już odpowiednio 1-2 stopnie chłodniej i to pozwoli storczykom też zawiązać więcej kwiatów i zacząć kwitnąć. Wiecie już, o co trzeba zadbać, żeby storczyk zakwitł, to teraz czas właśnie na te patenty. 3 patenty, być może już niektóre znacie, które pozwalają storczykom bardziej kwitnąć. Tylko pamiętajcie, nie stosujcie ich wszystkich naraz. Stosujcie je zamiennie lub co jakiś czas, raz w miesiącu. Storczyk nie jest bardzo żarłoczną rośliną, więc ona nie potrzebuje dużej ilości odżywki, takiego odżywkowania raz w tygodniu. Raczej bardziej skąpo zadbajmy bardziej właśnie o tą temperaturę dzień-noc, wilgotność powietrza i kondycję liści i korzeni.
pierwszy patent to w ogóle są takie domowe patenty. Oczywiście możecie użyć odżywki takiej multiskładnikowej do storczyków i co jakiś czas je właśnie odżywkować. Tylko pamiętajcie, że zanim zaczniecie odżywkować, dobrze jest troszeczkę napoić te storczyki dzień wcześniej, wypłukać im taką tą pozostałość poprzedniej odżywki, które gdzieś tam zostało i dopiero wtedy je odżywkować. Takie bardzo wysuszone storczyki mniej pobierają tych składników i mikroelementów, więc najpierw troszeczkę napojmy, a później dajmy dopiero odżywkę. Z tyłu za sobą mam przygotowaną już pierwszą miksturę. Pierwsza mikstura wygląda nie za ciekawie, ale właściwie domowej roboty. To są skórki bananowe zamoczone w wodzie. Dlaczego skórki bananowe? Banan to źródło potasu, magnezu, fosforu. Bardzo pomaga właśnie storczykom w kwitnieniu. I są różne sposoby tworzenia takiej mikstury z bananów. Ja mam tu przygotowaną taką, że obrałem banana, pokroiłem go troszeczkę na tą skórę na kawałki i zalałem letnią wodą. Zalałem ją wczoraj, więc dzisiaj już ma taki troszeczkę kolor brunatny. Myślę, że ona jeszcze z pół dnia powinna postać, żebym mógł podlać storczyki tą miksturą. Oczywiście wyciągam później te banany i miksturę zużywam na raz. Nie przechowuję tej mikstury, bo się zepsuje. To jest taki najprostszy sposób przygotowania mikstury z bananów. Są oczywiście inne. Jeśli macie więcej czasu i na przykład macie skórki bananowe, wysuszycie je. Albo wysuszycie je naturalnie, czyli one same wyschną, albo wysuszycie je w piekarniku na niezbyt wysokiej temperaturze, to możecie je później włożyć do moździerza i rozgnieść na taki pył. I ten pył można dodać właściwie do naszej do wody, którą chcemy podawać w storczyki, albo nawet wsypać troszeczkę do tych storczyków, jako taki nawóz nie wpłynie, tylko właśnie w postaci takiego pyłu. To też bardzo dobrze im zrobi. Inny sposób, po którym storczyki będą super kwitły, i to jest sposób sprawdzony przez wiele osób. Wiele osób już mi o tym mówiło. Ja też już go wypróbowałem, ale tak jak mówię, ja próbuję to zamiennie, chociaż nie mam wielu storczyków w domu, ale jednak wypróbowałem. Mam przygotowany drugi zestaw do domowej mikstury. Ząbki czosnku, w zależności od tego, ile tej mikstury potrzebujecie, jeśli macie mnóstwo storczyków, to 3-4 ząbki czosnku, jeśli macie mniej, to spokojnie wystarczą 2. Te ząbeczki czosnku musicie dobrze pokroić lub rozgnieść, jak kto woli. Kroimy ząbki czosnku na drobniejsze. Siekamy. Z mojego doświadczenia wynika, żeby ich jednak nie gnieść, tylko lekko posiekać, bo jak gnieciemy, to ten sok zostaje już podczas zgniatania na albo prasce, albo na nożu. A tego właściwie byśmy nie chcieli, bo ten sok jest dla nas najważniejszy. Mamy czosnek przygotowany w ten sposób, to teraz musimy go zalać wodą. Mam przygotowaną wodę. Woda ma w okolicach 50 stopni, nie więcej, bo zabije to, co jest najważniejsze z tego czosnku. I zalewam ten czosnek wodą. Zapach piękny. I co najważniejsze, nie podlewam oczywiście tą gorącą wodą tych storczyków. Czekam, aż ta woda wystygnie, a tak naprawdę najlepiej byłoby to zrobić w jakimś słoiku. Zamknąć ten słoik, odczekać oczywiście, aż wystygnie woda. Zamknąć słoik i zostawić przynajmniej na te 12 godzin, żeby ten czosnek oddał te właściwości, które są nam potrzebne. A jakie właściwości właściwie ma ten czosnek? Przede wszystkim potas. Przede wszystkim jest też antybakteryjny, więc troszeczkę nam pomoże w utrzymaniu zdrowia tych storczyków. Odstrasza różne muszki, czyli tak naprawdę nie pojawią się tutaj te drobne muszki. Czyli potas, przede wszystkim magnez, i daje to siłę storczykom do kwitnienia. Spróbujcie.
To jest super patent. Myślę, że da odpowiednie efekty. Nadszedł czas na trzecią miksturę. Słuchajcie, mam już tutaj troszeczkę tej mikstury. Wygląda jak super napój. Napój, który wielu z Was pewnie lubi. Tak, dokładnie. Jest to piwo. Ale równie dobrze możecie zrobić miksturę z drożdży. Bo to chodzi właśnie o te drożdże. Nie podlewamy oczywiście stoczyków takim piwem. Rozcieńczamy go. Rozcieńczamy go właściwie w takiej proporcji 1 do 15, do 20. Mniej więcej w taki sposób. I co to powoduje? Mikstura numer 3 odpowiada za stan korzeni. Drożdże, jak i piwo to przede wszystkim witaminy z grupy B, które fantastycznie wpływają na stan korzeni. A co mówiłem na początku? Że korzenie to najważniejsza część naszych orchidei, naszego storczyka. Bez korzeni nie będzie liści, nie będzie kwiatów. Zadbajmy więc bardzo o korzenie. Dajmy im się napić odpowiedniego napoju. Pamiętajcie, żeby tylko go rozcieńczyć. No i najważniejsze, moi drodzy, jeśli stosujecie takie mikstury i jak jeszcze dodatkowo stosujecie klasyczną odżywkę, to nie stosujcie tego razem, broń Boże, bo zaszkodzicie. Stosujcie wymiennie. Myślę, że raz na 3 tygodnie, na miesiąc można zastosować jedną z tych mikstur. Ważne, żeby na przykład, jeśli chodzi o piwo lub drożdże, zadbać o to wcześniej, zanim jest ten okres spoczynku. Wtedy korzenie nam narosną, wtedy korzenie nabiorą odpowiedniego wigoru i wtedy będą mogły prowadzić do tego, żeby stoczyk bardziej zakwitł. Czyli taką odżyweczkę stosujemy raczej jesienią. Taką odżywkę możemy stosować przez cały rok, bo jest to odżywka czy mikstura, która zapobiega również pojawianiu się muszek i bardzo prozdrowotna dla storczyków. Natomiast taką miksturę stosujmy wtedy, kiedy mają zacząć kwitnąć, czyli taką bardzo wczesną wiosną lub późną zimą, kiedy ten okres spoczynku już się kończy. Macie 3 mikstury, próbujcie i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś swoje sposoby, swoje mikstury, swoje patenty na to, żeby te storczyki kwitły jeszcze lepiej i jeszcze bardziej. Dajcie znać, podzielcie się z nami. My również będziemy chcieli, wszyscy, mówię my, bo wszyscy oglądający, ja i Zola nawet, będziemy chcieli spróbować tych mikstur, żeby zobaczyć, czy storczyki będą odpowiednio kwitły. Na dziś to tyle. A już niedługo zaproszę Was na super film o tym, co będę siał w ogrodzie w tym roku. Zapraszam.